8 października wspominamy świętego Hugona Canefriego. Hugon urodził się w połowie XII wieku w piemonckiej Aleksandrii we Włoszech. Jego rodzicami byli hrabiowie Arnold i Walentyna. Jako gorliwy chrześcijanin brał udział w trzeciej wyprawie krzyżowej w obronie Ziemi Świętej. Po bardzo trudnych przeżyciach w czasie krucjaty zrezygnował z walki zbrojnej, a postanowił wstąpić do suwerennego rycerskiego zakonu szpitalników świętego Jana z Jerozolimy. Z pola bitwy zszedł do sal szpitalnych. Miał wtedy niewiele ponad 20 lat. Posłany był do posługi w szpitalu zakonnym w Genui. Pracował tam ponad 50 lat, wiele lat jako przełożony. Swoją dojrzałością duchową przyczynił się do rozwoju zakonu. Często po całym dniu ofiarnej pracy wśród chorych i pielgrzymów chodził do małej groty w pobliskich górach i tam się modlił. Praktykował też różne umartwienia. Był człowiekiem głębokiej wiary. Tradycja przekazuje, że był szczupły, niskiego wzrostu, niepozorny. Jako kapłan nie tylko otaczał chorych opieką duchową, ale też gorliwie i z wielką miłością pielęgnował i służył potrzebującym w szpitalu, często spełniając najniższe posługi. Nie przestawał na miłosiernej służbie cierpiącym, ale też zachęcał mieszkańców miasta, często wpływowych, do ofiarności na rzecz hospicjum. Animował wiele dzieł charytatywnych. Potwierdzony jest fakt, że dzięki jego modlitwie został uratowany statek na morzu, któremu groziło rozbicie. Tradycja mówi, że dokonywał cudów. Po jego modlitwie ze skały wypłynęła woda, potrzebna praczką do prania bielizny chorym ze szpitala. Dzięki temu nie musiały chodzić po wodę w góry. Zamienił też wodę w wino. Te cuda uwieczniają freski w kościele świętego Jana Ewangelisty w Genui. Hugon zmarł w opinii świętości 8 października 1233 roku w wieku około 85 lat. Jego grób znajduje się we wspomnianym kościele świętego Jana Ewangelisty. Jego liturgiczne wspomnienie obchodzone jest w dniu 8 października. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Hugona pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.